To naprawdę niezwykła postać. Postać mężczyzny, który, jak twierdzi, pochodzi z XXIII wieku i tylko w wyniku problemu z wehikułem czasu musiał pozostać w tych czasach. Z zeznań jego i jego przyjaciół miał naprawdę spory wpływ na historię, choć mało kto o tym wie. Eugeny Losifowicz Gaj Duchok utknął w XX wieku z odległego XXIII wieku. Kiedy Eugeny był jeszcze bardzo młody, postanowił zdobyć wehikuł czasu i przenieść się do jakiegoś egzotycznego świata, razem ze swoją dziewczyną. Jednak przygoda okazała się fatalna dla duetu. W latach 30. XX wieku ich wehikuł czasu się zepsuł. Duet ogarnął strach, gdy szybko zorientowali się, że uszkodzona maszyna jest w stanie zabrać tylko jednego z nich. A czy ma wystarczająco dużo energii, by wrócić do XXIII wieku, było zupełnie niemożliwe do przewidzenia. Ale chłopak pomyślał, że nawet jeśli jego znajoma nie wróci do XXIII wieku, to przynajmniej będzie bliżej ich czasów. Chłopak szybko wepchnął płaczącą dziewczynę do cudownej maszyny i to ona poleciała w przyszłość, a on musiał tu zostać. Poprosił ją wcześniej, aby wróciła z pomocą i odesłał ją w przyszłość, ale pomoc nigdy nie nadeszła, ale on też właściwie nie zamierzał na nią czekać. Być może przypuszczał, że jego ukochana nigdy nie wróci. Eugeny okazał się szczęśliwy i wkrótce młody wędrowiec został adoptowany przez dobrych ludzi. Zaczął opanowywać nowe życie, którego, jak sam mówił, początkowo nienawidził. Dopiero po raz pierwszy w życiu, jeżdżąc na rowerze, zdał sobie sprawę, że i tutaj może przeżyć trochę radości. W wieku 15 lat Eugeny wstąpił do szkoły w Leningradzkim Domu Książek. Pracował jako sprzedawca w Wydziale Literatury, Nauk Ścisłych i Technologii. Kilka lat później Eugeny pojechał na Syberię i dowiedział się, czym są konflikty i co mrocznego dzieje się w tych czasach. Świetnie pamiętał ze szkoły, że Ziemia w tym okresie nie była łatwym miejscem, ale co innego czegoś się uczyć, a co innego doświadczyć samemu osobiście. Po pewnym czasie Eugeny całkowicie zrozumiał, co dzieje się w kraju. Jego wiedza historyczna dobrze mu służyła. Dobrze wiedział, że choć teraz są bardzo mroczni ludzie, którzy chcą przejąć władzę na świecie, to nie upadną. Z historii dobrze wiedział, że ich panowanie nie będzie długie, a te mroczne czasy przeminą. Eugenowi powierzono kierownictwo redakcji obozu i zaczął on wydawać hasła, plakaty i gazetki napawające ludzi nadzieją i tym, że wszystko jeszcze będzie dobrze. I w jego przypadku to nie były tylko puste słowa, a szczera prawda, bo on wiedział, że będzie dobrze. Jednak wiedział też, że przed nim jeszcze wiele trudnych dni. I zgodnie z jego wiedzą wkrótce rozpoczął się konflikt zimowy z Finlandią, a on został przydzielony do obrony kraju. Jednak dzięki wiedzy z przyszłości radził sobie naprawdę świetnie. Potrafił przewidywać ruchy przeciwnika. Wiedział, co powinien zrobić, żeby górować nad przeciwnikami. Nic więc dziwnego, że szybko został instruktorem politycznym. Na nowym stanowisku Eugeny dał się poznać jako doskonały analityk, a obliczanie dalszych posunięć stron stało się jego koroną. Kiedy rozpoczął się konflikt z Finlandią, Eugeny dokładnie podał datę jego zakończenia. Po wielkim konflikcie podróżnik w czasie osiedlił się w jednym z miast na obszarze znanym z anomalii grzbietu Miedwiedlickiego, który znajduje się na granicy obwodów Saratowa i Wołgogradu. Pracował tam przez długi czas jako dyrektor w miejscowym muzeum historycznym. Eugeny stworzył i kierował Muzeum Wiedzy Lokalnej w latach 1970-1980. Pisał wiersze o komunikacji mobilnej i internecie. Wtedy nikt nie spodziewał się, że pewnego dnia dzięki jednemu małemu urządzeniu będzie można komunikować się z innymi ludźmi, oglądać filmy, słuchać muzyki i znaleźć wiedzę niemal na każdy temat. Eugeny o tym wiedział. Badacz Wadim Chernobrow i dziennikarka Ekaterina Golowina przeprowadzili nawet na jego temat dziennikarskie śledztwo. W 1985 roku Eugeny przyjeżdża do Moskwy, aby spotkać się z Wadimem Chernobrowem, który jest obecnie znanym badaczem zjawisk paranormalnych. Tylko dla niego Eugeny postanowił wyjawić swój sekret. Jest z przyszłości. Kiedy Wadim zapytał, dlaczego Eugeny do niego przyszedł, odpowiedział, że czytał o wehikule czasu w dziełach Wadima. To była nowość dla Wadima, bo wtedy nie miał żadnych prac o wehikule czasu. Napisał jedynie mały artykuł do gazety. Wszystkie prace Wadima dotyczące tej technologii pojawiły się później. Chernobrow i Golowina spotkali się z innymi współpracownikami Eugena, którzy przypomnieli sobie kilka epizodów, w których ich instruktor polityczny działa jako prawdziwy jasnowidz.
Na przykład kilka dni przed rozpoczęciem konfliktu powiedział swoim przyjaciołom, którzy zebrali się na odpoczynek, że nie będą niestety mieli na niego czasu. Zaledwie kilka dni później, gdy jeden z nich, uważając Eugena za jasnowidza, poprosił go o datę zwycięstwa i rzeczywiście podał mu ją prawidłową. Potem natychmiast zyskał reputację proroka, a jego koledzy byli pewni zwycięstwa. Podobną mądrość wykazał Eugeny, kiedy przewidywał prezydenturę Jelcyna, upadek państwa, konflikt ormiańsko-azerbejdżański w Górskim Karabachu oraz mroczne wydarzenia w Gruzji, Czeczenii i Jugosławii. Córka Eugenego pokazała też ciekawą pracę ojca, około 20 plakatów, które połączył w jeden album i wymownie zatytułował Nasze miasto w XXI wieku. Kobieta pamiętała również dziwne bajki, które ojciec czasami jej opowiadał. Fabuły tych bajek przypominały science fiction. Jednym z jego wspomnień jest latający krasnolud w niezwykłym skafandrze. Ta opowieść została opowiedziana pod koniec lat 40., kiedy w praktyce nie było mowy o żadnych skafandrach kosmicznych. Przyjaciele przypomnieli, że Eugeny czasami opowiadał historię o tym, jak Ziemia wygląda z kosmosu, jak zmienia się postrzeganie astronauty, który poznaje wszechświat, jak kosmici dostosowują się do naszych warunków. Z tego powodu niektórzy uważali go za marzyciela, niektórzy za ekscentryka, ale być może były to tylko wspomnienia z przyszłości. Jedna z bajek była jednak szczególnie niezwykła. Rzekomy podróżnik w czasie opowiadał historię o przyszłości Ziemi. Według tej historii cała Ziemia została zalana i dlatego większość ludzi, zwierząt i wszelkie dobytki ludzkości zostały zniszczone. Dopiero wiele lat po tym zalaniu udało się stworzyć nowy świat, nowe państwo. To było jedno globalne państwo. Z jakiegoś powodu technologia w tym państwie poszła bardzo szybko do przodu, a przyczyna była jedna. Stali za tym przybysze z cywilizacji pozaziemskich. W tym państwie ludzie bardzo szybko się rozwijali. Już właściwie nie byli ludźmi, a właściwie nie tylko. Byli w połowie robotami, gdyż technologia połączyła się z człowiekiem, ale to nie wszystko. Człowiek był w pewnym sensie maszyną, ale miał też dodatkowe możliwości, jakiś rodzaj zdolności duchowych, które tchnęły w nich tajemniczy przybysze o dziwnym wyglądzie. Człowiek przyszłości będzie w stanie czynić rzeczy cudowne, wręcz niesamowite i będzie potrafił robić rzeczy znane dotąd z religijnych i mitologicznych historii, uzdrowienia, lewitacje czy teleportacje. To zwyczajne rzeczy w przyszłości. Czy ta historia to tylko bajka? Może. Ale jest pewne zdjęcie. Zdjęcie, które rzekomo ma pokazywać państwo przyszłości. Państwo pod wodą. Opętana zakonnica istniała naprawdę? Link do filmiku na ten temat w opisie.